Dobry wieczór. No na pewno cieszymy się, bardzo ważne trzy punkty przywozimy z Kielc. Na pewno gdzieś tam trudno było przyjąć tą porażkę u siebie ostatnią z Krakowem, ale założyliśmy, że podnosimy głowę do góry i walczymy dalej. Także tutaj na pewno duże uznania dla chłopaków. Nie załamali się, dzisiaj pokazali, że potrafią wywalczyć trzy punkty na wyjeździe, tym bardziej zdobyć trzy bramki. Także cieszymy się z tego zwycięstwa naprawdę. Myślę, że szczególnie ta pierwsza minuta ustawiła nam przebieg dzisiejszego spotkania. Stracona bramka po rzucie rożnym praktycznie wybiła, znaczy może nie wybiła, ale utrudniła nam realizację założeń. Chcieliśmy dzisiaj tutaj zdominować zespół Górnika, a już w pierwszej sytuacji dostaliśmy bramkę. Później był taki moment w meczu, szczególnie przy wyniku 2-0, kiedy Jacek Kiełb strzelił bramkę na 2-1. Mieliśmy jeszcze 15 minut na odrobienie tego wyniku. Niestety kolejny nasz błąd linii obrony i strata bramki na 3-1. Chyba zasłużone zwycięstwo tutaj zespołu Górnika Łęczna. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Myślę, że tak. Mówię pan. Myślę, że oczekiwania są o wiele większe. Na pewno tutaj nie ułatwia nam taka sytuacja, że w każdym praktycznie w tym meczu już po podziale punktów gramy w innym ustawieniu. Dzisiaj mieliśmy tutaj sytuację, gdzie w miejsce na prawej stronie grał Alex Fertows, w środku po raz pierwszy praktycznie grał Marcin Cebula. No to zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy lepiej funkcjonować. Na tą chwilę jednak nie przekłada się to na boisku i czekają nas na pewno cztery bardzo ważne mecze. Wie pan, z naszego punktu widzenia wygląda to troszeczkę inaczej. W momencie, kiedy zespół przegrywa 1-0 czy 2-0, próbuje grać. Tutaj ten atak pozycyjny na pewno dzisiaj nie był naszą mocną stroną. Natomiast Górnik Łęczna tutaj bardzo umiejętnie się bronił. Cała drużyna blisko ustawiona siebie zmuszała nas do grania tych dłuższych piłek. I te piłki przy dzisiejszej aurze nie uciekały bardzo często za boisko. Dlatego też to nie jest tak, że my nie chcemy. Myślę, że my tutaj nie możemy zarzucić zawodnikom, że oni nie chcą, czy nie są na tyle agresywni, czy pazerni. Na pewno dążyli w każdym momencie do zmiany rezultatu, czy to przy wyniku 1-0, 2-0, bo próbowali cały czas budować te akcje ofensywne. Ta bramka na 2-1 o tym świadczy. Były jeszcze inne sytuacje. Oczywiście nadziewaliśmy się na kontry przeciwnika, ale to było właśnie spowodowane tym, że chcieliśmy bardzo mocno doprowadzić do remisu. Wie pan, rzut rożny, krycie indywidualne, przegrany pojedynek, bramka. No, ciężko, wie pan, nie wszystko się da wygrać. No, na pewno nie były dzisiaj takie błędy jak w tym meczu w Bydgoszczy. Wie pan co, myślę, że błędy indywidualne zdarzały się i będą się zdarzały. Natomiast tak się układał dzisiaj mecz. No,
w jednym meczu przeciwnik stawia takie warunki, gdzie możemy o wiele łatwiej rozgrywać piłkę. Dzisiaj na pewno Górnik Łęczna postawił nam dosyć wygórowane warunki w grze i zasłużenie ten mecz wygrał.